Ratunku! Proszę! Po... Proszę! Co się tu dzieje? Wspomnienia! Nie! Wszystko miało miejsce! Ona umiera! Zabrać ją, to bluźnierstwo! Powinna być przy matce! Roz! Aloy! Tak mi przykro. Zwróć się, usłuchajcie dziecko. Wszyscy zginęli. Już nikogo nie ma. Nie. Muszę się stąd wydostać. Potrzebuję fokusa. Nie. Zabrali fokusa. Uchodźczono główną misję, próba. Musieli mnie znaleźć, zanim się wykrwawiła. Ale czy... Mamy swój kostium. Już nie możemy go zmienić, tak? No dobra. Mamy ten nowy. Nowa misja główna, łąd góry. Ślugnięty już szósty poziom. Dobra, szukajmy tutaj rzeczy. Moje ubrania, dobrze. Ale gdzie jest fokus? Tutaj jest. Mamy go! Co? Jestem wewnątrz Świętej Góry? Ale tylko matrony mogą tu wchodzić. No właśnie. Dziwne. Nie widzę tu ni jego łuku, ani tego uszkodzonego fokusa, który zabrałam temu. Odbieram jakiś sygnał. Okej, dużo się tu dzieje. Naprawdę. Będziemy musieli to wszystko zbadać. Wygląda jak te ruiny, do których wpadłam, kiedy byłam mała. Nie, kurde, nie da się tam. Tego miejsca nie zbudowali. Zrobili tak tam. Razem z resztą moich rzeczy. Okej, swój sprzęt. Dobra, mamy to. Wszystkie swoje potrzebne rzeczy. Co dalej? No dobra, to co mi pokażesz? Dowódcy, wstrzymać pracę i udać się do punktu dowodzenia. Unikać kontaktu z dzikusami Nora, w razie czego zlikwidować świadków. Załączam obraz celu. Bez odbioru. Obraz celu? Nie jestem jak inni, Nora. Zobaczyli mnie przez fokus Olina. Jak to możliwe? A ty, jeżeli widzą też przez mój... Tylko szybko. Wchodzę tam. Trwa identiskan. Musicie przestać słuchać Teda i zacząć słuchać mnie. Skąd to się wzięło? I jak? Co? Jakiego Teda? Ja
Jesteś moją matką. Co? Niemożliwe! Trzeba ją znaleźć! Ścigają mnie, bo wyglądam jak ona? Pewnie tak. Aloy, nie śpisz już? Ile czasu minęło? No. Chodź za mną. Dokąd? W miejsce twoich narodzin. Chcesz powiedzieć, że urodziłam się tutaj, wewnątrz góry? Sama zobaczysz. O nie! Pokazuj matkę, gdzie jest? Ale my wolno chodzimy, tak szczerze. Się tyle dzieje, a to jest dopiero trzeci odcinek. Myślałam, że umierasz, a śmierć u boku matki jest święta. Lancera była przeciwna naturalnie, ale Jezza mnie poparła. Jest to moja matka? Będę mogła ją poznać? To skomplikowane. Proszę, chodź ze mną. Czy moja matka wygląda jak ja, ale z krótkimi włosami? To raczej niemożliwe. Nie zrodziła cię kobieta, Aloy. To co, mężczyzna? Jest twoją matką. Żartujesz! O czym ty mówisz? Czyż jesteśmy wyrzutkami, a zrodziła nas sama góra? Pewnie to my będziemy tą wołowniczką, nie? Komnata, gdzie wszechmatka zgładziła metalowego diabła i wydała cię na świat. Aloy, ta masakra po próbie była tylko początkiem. Drużyna wysłana za zabójcami została całkowicie wybita. Ale co to ma wspólnego z moim urodzeniem? Mam nadzieję, że wszystko. Tu cię znalazłyśmy. Usłyszałyśmy płacz, poszłyśmy, a ty tam byłaś. Tak, sobie leżałam? Tak. Co z Rostem? Wiedzicie, że jestem z Zawrót? Do tej pory tak właśnie uważałam, że pochodzisz z wnętrza góry, że jesteś darem naszej wszechmatki. Ale inne matrony, w tym Lansra, obawiały się, że zrodziło cię zło. Że jesteś... Nie, chyba nie. ...przekleństwem. Ale... To nie jest bogini. Aloy! To wrota. Tam są ludzie? Mogą być! Skanuję i pewnie to będzie ona! To głos bogini! Może nie jestem ta kobieta? Pewnie tak, no. Błąd. Rejestr alfa uszkodzony. Tożsamość niepotwierdzona. Odmowa wstępu. Nie, nie. Czyli jednak wnętrze góry jej nie urodziło. No za niedługo będzie jak Moro z Ninjago, naprawdę. Aloy, wszechmatka przemówiła, jakby cię znała. Nie słuchałaś? Nie rozpoznało mnie. To przez to skażenie. Tak właśnie powiedziała. Z pewnością jak oczyścisz skażenie, to wszechmatka cię rozpozna. Naprawdę? Nie, nie rozpozna mnie z powodu tego, że mam jakąś ranę? O krótkich włosach. Tak. Zabójcy przyszli po mnie, bo wyglądam jak ona. Oni są zbyt potężni. Nie ma jakiejś innej drogi? Olin.
Był jednym z obcych. W noc przed próbą. Zabójcy widzieli mnie jego oczami. Jest w południku. Pewnie on jest. Więc musisz opuścić świętą ziemię. Zawsze byłam wyrzutkiem. Banitką też mogę być. Jest inna droga. Chodź, wszystko będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Fajna jest ta babcia. Chodź. Mówiłaś, że plemię jest na skraju wyginięcia. Co się stało? Po masakrze podczas próby za zabójcami wysłano wojowników. Wróciła mniej niż połowa. Jak to? Wojownicy zostali pokonani? Zabójcy nie walczą sami. W jakiś sposób władają maszynami, wypaczają je, doprowadzają je do szaleństwa. Więc zabójcy uciekli. Tak. A teraz jedyny plan, na jaki godzin ten wyjechał. Litość. Tak jakby nie chciała, żebyśmy same sobie pomogły. No to trochę słabo. To jaki jest plan? To był mój plan. Pokazać ci miejsce twoich narodzin i pozwolić ci wypełnić przeznaczenie, które wyznaczyła ci Wszechmatka. Czekają na nas pozostałe arcymatrony. Ja będę rozmawiać. Gotowe? Pada. Tak. Widziała. Siostry, bogini przemówiła do Aloy. Chce, by wyleczyła skażenie. Ale jak ona to zrobi? Musi się udać poza naszą świętą ziemię. Poszukująca? Jak bogini przemówiła, tak musi być. To coś ma być. O kurde! Poszukująca? Siostro! Choć raz, Lansro! Bądź z nami! To będzie wasz grzech, nie mój! Poślijcie ją i niech już nigdy tu nie wraca! Oj! Aloy, świętą łaską bogini, namaszczamy cię na poszukującą z plemienia Nora. Żadna trudność nie zatrzyma twojej świętej misji. Niech Wszechmatka cię chroni i wspiera. Bądź wierna. Przygotuję się do pieśni. Tobie nasza nadzieja. Kim jest poszukująca? To ty, a oto twój znak. W trudnym czasie arcymatrony namaszczają poszukującą, wojowniczkę, którą wysyłają z ważną misją. Gdziekolwiek ją to może zaprowadzić. Nawet poza granice świętej ziemi? Tak. A wrócić możesz, gdy osiągniesz cel. Lub kiedy zajdzie potrzeba. Dobra, mamy tutaj dużo pytań. Naprawdę dużo pytań! To już akurat wiemy. A były inne poszukujące? Były, ale bardzo rzadko. I po większości z nich zaginął wszelki słuch. Prost był jednym. Słabo. Nie. Nie poszukującym. Nie mówisz mi wszystkiego. Jeszcze nie czas, Aloy. Może nie. Nie, no kiedy oni nam to wszystko powiedzą? Myślimy, że się odczyniemy. A co stało się z Rostem? Obawiam się, że niewiele zostało. Ale szczątki pochowałyśmy w miejscu, gdzie cię wychował. Z kwiatami na grobie. Dziękuję. Co za ludzie, jak oni mogli. Mogę jeszcze jakoś pomóc zabójcy. Tylu ucierpiało. Mogę jakoś pomóc? Najważniejsze, abyś wypełniła zadanie, które powierzyła ci Wszechmatka. Ale ja jeszcze nie wiem, co to za zadanie. Odkryjesz to.
Jeśli jednak czujesz, że twoim przeznaczeniem jest pomóc plemieniu, to uczyń to. Na pewno znajdziesz w obręczy wiele osób w potrzebie. Zabójcę. Wspomniałeś, że Nora wysłali za zabójcami wojowników. Tak. Zostali wybici w zasadzce. Niewielu uszło z życiem. A większość jest ranna. Dokąd udali się zabójcy? Spytaj Varla, jednego z wojowników przy bramach obręczy. On przeżył zasadzkę. Może ci pomóc. Powinnam już iść. Powinnam już iść. Najpierw powinnaś ruszyć do bram obręczy. Pomów z Varlem. On wskaże ci drogę do południka. Jeśli ktoś z Nora ci zaszkodzi, powiedz, że jesteś poszukującą. Dobrze. Dziękuję, Tirso. Za wszystko. Niech Wszechmatka cię chroni i macie w opiece. Dobra, idziemy. Nareszcie gramy po tych kilku latach. Otwórzcie serca. Będziemy błagać o przebaczenie za grzechy, co sprowadziły biedę do naszego. Ta wygnana. Dlatego się wyleczyła. A idź. Jestem poszukującą. Idziemy, już jesteśmy niedaleko. Jej, już jesteśmy. Mamy tu już śnieg, już dużo się dzieje. Mogę sobie rozpalić taki wielki zapis? Jednak nie. Aloy! Słyszałem jakieś plotki, ale nie miałem pewności, dopóki cię teraz nie ujrzałem. Ale tam mnie ktoś wołał, nie? Jesteś cała. Plotki, brama, co ty tu robisz? No powiedział, żeby się pożegnać. Plotki? Jakie znów plotki słyszałeś? Że byłaś ranna. I że umierasz. To prawda. A potem arcymatrona Tirsa uparła się, żeby uleczyć cię w samym sercu Wszechmatki. Ach, były spory. Tylko matrony mogą wchodzić do wnętrza. Lecz zasłużyłaś na to. Goście tak dziwnie uśmiecha. Uratowani przekazali całemu plemieniu, co się tam wydarzyło. Nie walczyłam tam sama. Nie. Nie pominęli Basta i Vali. I Rost. On mnie wychował. Walczyłby mnie ocalić. I zginął. Nic o nim nie wspominali. Ale ja pamiętam. Był wtedy, gdy mnie ratowałaś. Pamiętam. Ale cały czas o tym ratunku. Już jesteś wystarczająco wdzięczny. Dzięki. Jeśli oddał swe życie dla ciebie, myślę, że zrobił to bez żalu. Dobra, brama, co ty tu robisz? Dobra, żegnam. Już iść też. Niech Wszechmatka cię chroni. Okej. Otwieraj! Otwieraj! Podobno w obręczy się żyje. Jak mogę wyjść tam właściwie? Okej. W górę. Tam mi każą iść? Jestem. Chcę przejść przez bramę. A od kiedy to mają mnie obchodzić potrzeby wyrzutku? A idź! Odkąd zostałam poszukującą. A teraz otwieraj bramę. Ty? Poszukującą? Czy Tirsa i Jezza oszalały? Nie dość, że dały ci stanąć do próby. Chłopie, nie wiesz, co mówisz. Niańczą cię we wnętrzu świętej góry? Nic dziwnego, że ciąży nad nami klątwa, a dzieci chowamy pod kamieniami. No to jesteś nikim. Znieważasz umarłych. Zważ swoje słowa. Okej. Okay. Tak się wnerwimy. Chociaż w sumie, żebyśmy byli tacy święci, nie? Jesteś pozbawiony serca. Walczyłam z tymi dziećmi, ramię w ramię, razem z nimi. Widziałam, jak giną. Gdyby któreś z nich było prawdziwym Nora, posłałoby ci strzałę w plecy. No tak. Odpuść. Cisza. To ja jestem dowódcą. A ja poszukującą, wybraną przez arcymatrony.
Dlatego ty otworzysz bramę, a ja ruszę w drogę. Im szybciej stąd znikniesz, tym lepiej. Oj, w którymś momencie z nim będzie bossfight. Ja się założę, naprawdę. Co jest? Oni coś znowu robią? Co się tam dzieje? O! Będzie akcja! Ej, ty coś wielkiego, widzowie, naprawdę! O nie! Boss fight kolejny, no błagam! Demon? Nie używam... Alarm! O nie! Trzeba go załatwić! Co on robi? Zabija je! Chwila, czy one teraz są złe? Co on z nimi robi? Uczynia ich własną armię. Kurde, dobijają się, jest problem. My? Ja? Zabić je! Zabić wszystkie! Jezus. Ja je zabiję. Mogę to obiecać. Dobra. Uzupełniałam o... Idziemy. Co mi się da? To tworzysz tą bramę? Zaczyna się mecz. Wow, wow, wow! No to nieźle! Mam go! Teraz pomóż! Uuuuj! Chwila! To! O co wiecie? Mam go! O nie! Zostawi! Chwila! Proszę! Idę po niego! Jak go trzymam? Ale boss fight! O Boże! Kurde, czuję punkt! Nie wiem, że on ma jakiekolwiek czuję punkty! Czuję punkt, czuję punkt! Tak! Giletki! Dobra! Mam go! Wow! Weź go, krytaj mi! Słuchu, ale jak? Może my tak robimy? Robisz to ty. To okej. Łączy się z moim fokusem. To trzeba coś z tym robić. Mogę tego użyć? Warto spróbować. Owinę to drutem. Powinno trzymać. Trzeba przetestować. Ołk. Aloy, jak to zrobiłaś? Zabiłaś demona. Wyciągnęłaś bebechy z jego zwłok. Wiem, jak kontroluję maszyny. Chyba to rozgryzłam. Ale muszę to jeszcze sprawdzić. Słyszałem, że podobno na drodze do Bram Obręczy jest pełno biegunów. Właśnie. I tak wybieram się w stronę Bram. Pogadam z Warlem. Wiedziałem, że jesteś inna, Aloy, ale... Ale co? Zesłała cię Wszechmatka.
Nieważne, co mówi Resz. Dziękuję, Teb. Ale muszę iść. On jest chyba naprawdę zakochany. On jest zakochany jak nic, nie? Będę się modlił. Wojownicy! Naprawić mi te bramy! Wejdziemy. Przekonać się, co to urządzenie robi. Trzeba sprawdzić. A ty to? Kupiec. Proca. Żadnych ubór. Nie, to nie jest nam potrzebne. Wszystko mamy. Ale jak ja bym mógł sobie skraftować ammo? Teraz to jest dobrze. Ogniste strzały? No tak, ogniste strzały. A to mogę je przełożyć? Mamy, mamy to. Ogniste strzały. Ich jeszcze nie wypróbowałem. Trzeba wypróbować w którymś momencie. Zapomniałem o nich. To chyba chodzi o to, żeby były nieposłuszne, to muszę po prostu wykorzystać tą włócznię, tak? Bo to na niej jest wszystko. Może tak być. Jak tego wykorzystać później? Chodźcie, idziemy z nią. Pływamy! Nareszcie! Pływamy! Uwaga! Do mnie biegoma... Co? Nie zauważyłem! Jeszcze raz, jak to trzeba zrobić? Teraz! Jo! Prawda? I co? Zadziałało! Cześć! Dosiądź! Pokaż to! Tak, na ręce coś już tego! Spokojnie! Spokojnie! Uuuu! I trójkąt wysiąść! Dobra, sprawdźmy to! Cześć! A nie, bo on chyba nie może walczyć, a nie może! Ja zapomniałem, jak to jest! Ej! Patrz, to był mojego! To mój? Nie, no nie, go świetko zarkiem. Na pewno da się ich jakoś użyć. Dobra, tak się robi. Dobra, jedź szybciej. Jezu, co tu się dzieje? I za dużo się w tym odcinku dzieje jeszcze. To jesteśmy. A jeszcze nie. Do prawej trzeba dojść. Halo? Uważajcie na siebie! Dajcie go bliżej! Bliżej! Coś tu się... Co oni robią? Jesteśmy już chyba poza całą wyspą, to całą... Varl, jak mniemam. Czy ja mam zwidy? Czy przejechałaś przez bramę na tamtym biegunie? No, tak. Tak było. To trudno wyjaśnić. Wierzę. Żyjemy w dziwnych czasach. My, którzy ocaleliśmy. Rozpoznaję cię, no jasne. Aloy, wyrzutek, która wygrała próbę. Cieszę się, że wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do południka. Stolicy Królestwa Kardża? Co jest, idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz, znajdź Marę, wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone, tak jak nasze granice. Sony? Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył, ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię.
Zagrożenie poza obręczą. Próba, masakra wojowników, dowódczyni. Nie wiem, dużo to jest tu pytań. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli? Od czego tu zacząć? Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd. Tak, sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granicę, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzał. Najwyraźniej tak. Próba, masakra wojowników. Mówiłeś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. Twoja siostra. Tak! To była twoja siostra. Ty jesteś jej bratem. Tak mi przykro. Polubiłam ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły. Gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. No okej. Masakra wojowników. Mówisz, że zabójcy zastawili pułapkę. Jak? Rozeszła się wieść o masakrze podczas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą część złamała szyk i wybiegła naprzód. Prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli. A nasze straty były ogromne. Dowódczyni. Wiedziałeś, że dowódczyni zaginęła? Nawet po utracie tylu wojowników nie chciała dać za wygraną. Zwołała ochotników i ruszyła za zabójcami. Nie. Chciałeś iść? Pewnie, że chciałem. Ale Sona odmówiła mi tego. Kazała zaprowadzić rannych do obręczy. I strzec tej bramy obręczy za wszelką cenę. To było wiele dni temu. Od tej pory nie mamy żadnych wieści. Więc nie ma jak dowiedzieć się, czy wciąż żyje. Jeśli ktoś zdołałby tam przeżyć, to tylko ona. Jej biegłość jest legendarna. Nieugięta włócznia, do której wszyscy się mierzymy. Wysoko ustawiła poprzeczkę. Och, nie wyobrażasz sobie. To moja matka. No stary, ty jeźdź selfie, widać po tobie. Dobra. Powinnam już iść. Aloy. Zanim wyruszysz do korony matki i dalej, jest jakakolwiek szansa, byś poszukała Sony? Plemię potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw diablego pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie. Zabili naszych ukochanych. Próbowali zabić ciebie. Rozumiem, Var. Zrobię, co się da. Okej. Okay. Niech cię bogini strzeże. Moje całe życie. Wszystko to w obręczy. Świat stał się większy, ale i bardziej niebezpieczny. Znowu sobie ujadę bieguną, bo to może być fajne. Nie będę używał już tego ognistych strzał, no chyba, że będzie pora. Zachowam sobie na kolejny odcinek. Stoj! Ja będę potrzebował. To działa? A trzeba trzymać. Teraz. Dziadą mu sadziłem to. Co się zadziałało? Jedziemy. 900 metrów! No to chyba ujeżdżanie to się przyda! Idziemy. Wzniesienie matki. Wszystko tutaj to matka, nie? Gdzie jest ojciec? Ładnie, ładnie! Dwie ikoniki. To jest ikonik, rozumiecie to? A nie hobby horse, hobby horse. Idziemy! Szybko to idzie. Jest. Chwila, chwila, cześć. Nil. Niebezpieczeństwo, dziewczę. Jaki byk. Może dla ciebie, obcy.
To ziemię Nora. Tak, tak, tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej. Jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr, morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę. Varun mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę tam. Ołki! To kto? Fokus odbiera jakiś sygnał. Może zdołam go przeskanować. Pokazuj mi to. Pośrednio. W ogóle będzie życie. Ruiny. To musi być diable pragnienie. Miasto przedwieczne. Ze świata metalu. Wow, ej. Tutaj już się będzie działo, no. A ja mogę ujeżdżać nie tylko biegunem? Cóż, no, to że tak? No! Dobra, nie tak to działa! Ma jakiś wpływ ogniowy! A jednak tego użyłem! No to nawet dobre! Tutaj tego mogę użyć! Wow, wow, wow! To jest źle, ja odsunę na chwilę. Może powinnam spróbować ją odnaleźć. Idę. A gdzie ten? Co już go nie widzę. Chwila, tu jest! Gdzie jest ten znowu? Został! Leżysz. Jesteśmy dopiero na początku, a tu już tyle jest. Wciąż otrzymuję sygnał z fokusa. Nowy żyraf. Diable pragnienie. Właśnie to się nic zupełnie nie dzieje, a cięcia nie mogę zrobić. I tam już mi się wydaje, że będzie cel. Albo w sumie to może być jeszcze trochę dalej. Tam są kolejne nowe zwierzęta. Mam z Mareą, tak? Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granice? Chyba tak.
ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. Dowiedzmy się czegoś. Fort Karja. Więc Fort Karja znajduje się na zachodzie? A dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Karja zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą dolinę. Dolina spokoju? Co ze sobą? Kung fu panda ze sobą? Dobra, skażenia. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Korona Matki strzeże krańca Świętej Ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce, nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. Obrona wioski, to nie jest nam potrzebne. Czas już mam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Wciąż nie wiemy, kto wysłał tych bezbożnych morderców na naszą świętą ziemię. No. Są rzeczy, których nie... Chodźmy już. Skażona strefa. Możemy to oczyścić wszystko. Z nimi już nie chcę gadać. System szybkiej podróży pozwala szybko wrócić do już. O! System szybkiej podróży. Trzeba będzie sprawdzić. Prawda, 700 metrów? Mamy dwa cele. Oczyścić skażone strefy. Dobra. Są dwie. Jedna trochę dalej. Obóz łowców i wieża... Coś tam. Nie doczytałem. To renifery, kurde. Co oni robią? Co to jest? Maszyna. Skażenie biologiczne z nich emanuje. O! To jest oskarżenie. Idzie go będzie. Oni tak średnio strasznie widzą. Wy nic nie widzą. Tu nie! Kupko! Ale idealnie trafiłem. Zrobię to szybko. Ale nic nie widzą! Zobaczmy ich powstrzymać. Oczyszczam na pierwszą skażoną strefę, dostałem kolejny trochę. Nie ma za co. Dzięki za wszystko, idę. Ta trucizna zdaje się przeżerać metal. Może dlatego maszyny szaleją. Może uda mi się tego kiedyś użyć. Idziemy. Dobra, dobra, jednak nie warto, jednak nie warto. Sobie dostańcie wezmę. Szybko! Dostał mnie! Czemu nie ginie? Chodź! Idę dalej! Dostał mnie!
teraz! Tam! Skażona strefa! O kurde! Kurde, to nie ta strefa! Dzięki, naprawdę! Dawaj! Biegnij! Szybko, szybko! Dobrze, że sobie zapisałem, bo tak to by się tyle tak skończyło. Dobra, oni już tu mnie nie dodają. Tego się nie spodziewałem totalnie. Nie wiem, wydaje mi się, że pokonamy ich w kolejnym odcinku, widzowie. No sorry, że tak krótko chyba, ale cóż, chyba będziemy kończyć. No chodzi o to, że ostatnio dużo się u mnie dzieje i jak to odcinek będą trwały po 40 minut, wydaje mi się, że będzie dobrze, więc do zobaczenia w kolejnych.